Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zatrzymali dwoje Suwałczan, Aleksandrę M. i Marcina M. Na wniosek prokuratora sąd wydał decyzję o zastosowaniu wobec 44-latki i 43-latka sankcji w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztu. Jak podaje prokuratura krajowa, kobieta to prezes spółki zajmującej się obrotem paliwami, natomiast mężczyzna to prokurent tego samego podmiotu. Zarzutów jest cały szereg. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem paliwami, posługiwanie się fałszywymi fakturami i wykorzystywanie ich do zaniżania należności podatkowych oraz pranie brudnych pieniędzy. Jak informuje prokuratura krajowa, wartość uszczupleń podatkowych to około 4,5 miliona złotych. Na tym jednak zarzuty się nie kończą. Śledczy przyjrzeli się działalności obojga biznesowych partnerów i ustalili, że w latach 2014-15, działając w ramach innego podmiotu, ale również związanego z obrotem paliwami, uszczuplili należność VAT na blisko 13 milionów złotych. Śledczy ustalili już, na czym polegał mechanizm działania grupy przestępczej, w której oprócz Aleksandry M. i Marcina M. zatrzymano znacznie wcześniej suwalskiego przedsiębiorcę Dariusza M. oraz postawiono zarzuty 130 innym osobom, a także zabezpieczono mienie w postaci 6 nieruchomości. Między innymi są to luksusowy apartament położony na Łotwie oraz dwie nieruchomości w Suwałkach, na których prowadzono działalność związaną z dystrybucją paliw.